Na początek riff zespołu Black Sabbath. Oczywiście na przesterze musicie dać dużo tonów wysokich, dużo tonów niskich i przester tak mniej więcej na 70%. Podpatrzyłem ostatnio zespół Black Sabbath na żywo z roku 2012 i riff grany jest tutaj, na progu, za progiem 12. Tak? Część ludzi uczy grać go tutaj, ale nie jest to oryginalny sposób i nie brzmi też tak dobrze, także ja proponuję grać to tutaj. Tak jak zresztą widzieliście na początku tej lekcji. Zaczynamy od tego, że pierwszy palec umieszczamy na progu 12 i on musi przykrywać strunę 6, 5 i 4. Tak? Strój gitary jest oczywiście standardowy. I teraz robimy coś takiego. Najpierw uderzamy struny 6, 5 i 4, gdy mamy pierwszy palec przyciśnięty, tak? A potem szybko wykonujemy tak zwany hammer-on, czyli energicznym, szybkim ruchem dociskamy palec 3 i 4 na progu 14 na strunę 5 i 4. Tak, żeby powstał nam power akord E. Tak, struna 6 na 12 to E, dlatego to jest power akord E. Także jeszcze raz, najpierw trzymamy palec pierwszy, potem uderzamy i już więcej nie uderzając, szybkim ruchem dociskamy te dwa palce tutaj, tak? Wychodzi nam coś takiego. Oczywiście jak gram to powoli, to nie brzmi za ciekawie, ale w utworze jest ten hammer-on wykonywany bardzo szybko i wychodzi coś takiego. Tak? Jak widzicie, robimy to trzy razy, a dalej prosta rzecz. Struna piąta. Hammer-on z 12 na 14. Oczywiście, jeżeli tutaj nie za bardzo rozumiecie, czym jest ten hammer-on, to w opisie filmu znajdziecie lekcję dotyczącą właśnie techniki hammer-on. Także zaczynamy na strunie piątej z 12 na 14, a potem schodzimy na strunę czwartą i robimy to samo. Tak, 12-14. I teraz od początku. Tak, i znowu zapętlamy. W oryginale grane jest to oczywiście w ten sposób, że gitarzysta tego palca pierwszego w ogóle nie odrywa. Tutaj on cały czas pozostaje i gramy. Tak? Jak widzicie, jeżeli on przyciska strunę 6, 5, 4, to nie musimy w ogóle go odrywać. Możemy, jeżeli tak wam wygodniej, w ten sposób, ale nie musimy wcale. I tak wygląda ten riff, po prostu cały czas powtarzamy jedną linijkę. Jeżeli chodzi o riff Michaela Jacksona, to będzie to oczywiście taka elektryczna wariacja. Dźwięk mam praktycznie taki sam, jak przed chwilą miałem grając Black Sabbath, także dość duży przester, dość wysoko podkręcone wszystkie tony. Zaczynamy na pustej strunie szóstej, także nie przyciskamy jej na żadnym progu, po prostu uderzamy ją kostką. Później próg trzeci na strunie szóstej i schodzimy na strunę piątą na próg drugi. Tak? Dalej struna czwarta. Pięć. Dwa. Oczywiście próg piąty tutaj muszę zahaczyć już palcem czwartym, bo jest on dość daleko. I wracam pierwszym na próg drugi. Także od początku. Po zagraniu tego progu drugiego tłumimy struny. Tak, najlepiej po prostu przyłożyć prawą rękę do strun, albo tutaj spróbować jakoś tą dłonią wytłumić, to już jak wolicie. Ja to robię wszystko prawą ręką, żeby tutaj lewą niczego nie mieszać. Tak, i po tym wytłumieniu gramy hammer-on. Z progu drugiego na czwarty. Tak jak wspominałem, jeżeli nie wiecie, co to jest hammer-on, to zajrzyjcie do opisu filmu, tam znajdziecie lekcję. Po wykonaniu hammer-ona wracamy jeszcze raz do progu drugiego. Potem puszczamy i gramy pustą czwartą. Tłumimy ją, najlepiej lewą ręką. Pierwszym palcem można to zrobić, tak? Czyli w ten sposób.
i po tym tłumieniu jeszcze raz struna pusta. Tak, także mamy już połowę, zagrajmy ją powoli. Jeszcze raz. Tak, mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. I teraz druga połowa. Początek jest taki sam. Tak, tutaj już mamy inaczej, także jeszcze raz ten hammer-on. Pusta czwarta. I tutaj musimy tak przyłożyć jeden palec, dwa palce, trzy palce, nieważne ile, ważne, żeby wytłumić górne struny. I naszą kostką zamiatamy dół, góra. Tak? Na przykład, można nam dwa razy dół, jak kto woli, dwa razy w górę, ale mi najwygodniej jest dół, góra, tak? Czyli... Uważajcie, bo one czasami mogą brzęczeć, tutaj gdzieniegdzie znajdują się flażolety i trzeba na nie uważać. Po tych dwóch uderzeniach tłumionych uderzamy dwa razy strunę pustą czwartą. Tak? Czyli jeszcze raz ta druga połowa. I zagrajmy całość od początku nieco szybciej. Tak, w ten sposób. Oczywiście, tak jak riff Black Sabbath, tak tutaj możemy wszystko zapętlać i grać to praktycznie w nieskończoność. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli film się podobał, to zostaw łapkę w górę i widzimy się następnym razem.